Słyszycie tą muzykę? Część z was już wie, co się dzieje. Jestem w takim oto miejscu. Wisztar. Wziąłem sobie już teleport. Oczywiście wyjść nie muszę, nie mogę tam, bo trzeba mieć 75% poparcia u asasynów. Więc to jest dosyć dużo. Ale nie jestem tu dlatego. Jestem tu ze względu na maga wody. Takiego jednego, który jest niedaleko. No gdzieś tu, z tego co pamiętam. Znaczy też sobie sprawdziłem w internecie, bo też jakbym tak kroczył i nie wiedział gdzie, to też by było słabo. Na północny zachód od Isztar jest mag wody, to nie wiem, gdzieś tam może? Tak, coś tam mi się wydaje, bo tam jest takie o. Tu są jakieś ludzie, no to mnie nie interesuje szczerze. Do Isztar mam nadzieję, że się uda nam dostać kiedyś. Wcześniej jeszcze pójdziemy sobie do Morasul, jeśli tu nie będzie katany. A jeśli będzie, to pójdziemy do Bensali. Wiecie dlaczego? Bo tam jest przepis na mistrzowski miecz, którego potrzebuję niestety. W ogóle ile ja się natrudziłem, żeby tu dojść. Mam nadzieję, że tu będzie. O, tu jest jakaś jaskinia. Pytanie, gdzie jest ten mag? Tak, to jest chyba tu. Ej, tak mi się wydaje, że to jest tu, ale gdzie jest ten mag? Chciałbym go zabić od razu, bo po co mam tu później latać? Z drugiej strony. Przy okazji mógłbym się nauczyć lodowej lance. Nie mógłbym. No trudno. Oj. Nie przesadzili z tym? Trochę przesadzili. A brakuje mi dużo. Przywódca stada. Coś czuję, że będzie tutaj jakiś kwestik. O mój Boże. Dobra, uciekamy trochę. Nie, to musi być tutaj, no. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam, gdzie jest ten mag. Może siedzi gdzie indziej po prostu. Nie mam pojęcia, kiedy indziej będziemy szukać magów, jak będziemy mieli na nich zlecenie. Oczywiście niektórych sobie zabiję od razu, bo po co mają użyć. Ej, ciężka skrzynia jest. Wow. Fajne. Ej, słabe to jest. To też jest słabe, moje miecze więc więcej zadają. Max to by miało 95, więc... I tak to jak się pobłogosławi, więc ma to 85 na ostrzeniu. Więc bardzo, bardzo słabo. Tu nic nie ma? No nic nie ma. Ale śmiesznie. Dobra, a nie no, warto tu było przyjść, nie ukrywam, ale... Słaby jestem to, oprócz już myślałem, że te bronie dwuręczne to mają taki stupy damage, za przeproszeniem. Ale tam chyba najlepszy jest ten krusz coś tam, ten taka halabarda tych orków. No to inna sprawa. To jest tu? Ty, albo nie tu? No chyba nie tu. Tak, nie tu. To gdzie to mogłoby być? Gdzieś dalej, co nie? Dajcie. W tamtą stronę musielibyśmy się skierować. Ja wam to pewnie przyspieszę, ponieważ... No, uroki pustyni, co nie? Wszystko daleko, czekajcie. Ja zrobię sobie tak. No inaczej się nie da. No kurczę, nie wiem gdzie to jest. Mamy tu jakąś skinię w ogóle. Czyli sobie stoper włączę. Dobra, będzie dłuższy odcinek, co? Mamy czarnego goblina. Więc nic ciekawego.
To na pewno nie jest to, bo ja pamiętam, gdzie ta katana leży mniej więcej. Co tu w ogóle jest? Nic tu nie ma. Dobra. Tu naprawdę nic nie ma. No już ja cię kręcę. Tu nie ma nic, ja chodzę do takiego czegoś, licząc, że coś tu jest, a tu nic nie ma. Dramat, dramat. Naprawdę dramat. No kurczę, nie wiem, zaraz chyba się poddam, naprawdę. Czekajcie. Tu? Tak, to chyba jest tu. A mój Boże. Tak, to jest chyba tutaj. Tak, to jest na stówę tutaj. Gdzie by był tamten mag? Tu? Nie pamiętam, gdzie on jest. Na pewno jest misja, żeby rozwalić tamtą jaskinię. No to jest chyba tutaj. Tak mi się wydaje. Ale pewny być nie mogę. Tak, to jest tu? Czy to nie jest tu? Bo tam były pełzacze. Ja ci kręcę, muszę to sprawdzić zaraz. O mój Boże. O mój Boże. Dobra, lwy to nie są najfajniejsze stworzenia na świecie. Jakie to agresywne jest. O nie, nie idzie do tego strzelać z łuku. Ma jakąś kulę ognistą. Możemy ją posłać. Oj, jeszcze nie trafiłem. No nie. Dobra, jeden lew poszedł jakby tak na chwilę. No innego... Tego nie zdążę użyć. Ja cię kręcę, co ja żem narobił. Dobra, jak uda się dwójkę rozwalić tą, to już będzie prosto. No i gincie. O nie. Dobra. Dobra, zginęło to. O mój Boże. Dobra, tamten nie wiem, gdzie jest wywalone. Dobra, zobaczymy sobie tą jaskinię, ale to nie jest ona. Kurczę, liczyłem, że to szybko znajdę. A tu nie. To jest nasz lew. Wymordowałem mu rodzinę z drugiej strony. To dlaczego to był rozkładający się lew? Nie wiem. Dobra. Czy to jest to? Z tego co pamiętam, no nie jest to, były pełzacze chyba.
Tak mi się wydaje. I katana leżała na skałce chyba. Nie, to jest jakaś misja inna. Wiecie co? Ja sobie sprawdzę, gdzie to jest. Dobra, ogarnąłem, gdzie to jest. To jest gdzieś tutaj chyba. No, więc jedź pan z tym. Znaczy, lecimy tam oczywiście. Ale ja wam to przyspieszę, przecież to jest dramat. Znaczy, gdzieś tam, bo widziałem, jak ktoś tam szedł. I to, tam ten mag jest w obozie koczowników. Jest dramat. Powinno być tu więcej teleportów w jakieś takie miejsca. O. Przecież wracanie się w takie miejsca to jest dramat. No niestety, tu mamy lwy, więc musimy ich ominąć na pewno. Bo nie mam zamiaru z nimi walczyć. Dobra, wiecie co? Ja wam to przypiszę oczywiście. Ej, dobra, to jest chyba to, mi się wydaje. A jak nie to, to nie wiem. Tam coś też jest, no ale... Tak, to jest to chyba. Mamy tu jakiegoś niewolnika. Tak, to jest to. Mamy naszego maga wody. Pokazałeś mu! No masz! Tobie już podziękujemy. Dobra, ja sobie włączę tutaj stoper. Chociaż na początku nie włączyłem, więc tam 3 minuty mamy. Dobrze, że tu jesteś. Przybywa. Wydajesz się pobudzony. Jestem o krok od rozwiązania, a ty możesz mi w tym. Haran Ho był wielkim wojownikiem. Podczas swych podróży zawędrował na głęboko. Poznał tam sposób życia koczowników i go pokochał. Ostatecznie porzucił swe dawne życie i... Co dalej? Jego decyzja zdenerwowała. Nakazali oni Teraz jednak czas na najlepsze. Haran Ho uznawał mądrość magów wody i rozumiał potęgę Adanosa. Dzięki temu... To znaczy, że posługi... Owszem, tak właśnie. W końcu wojownikom pradawnych udało się zabić Haran Ho. Koczownicy wykradli jednak jego ciało i Wiesz, gdzie Zabrali go do kamiennego... Jaskini. Tak. Chcesz powiedzieć, że to pozostałości Zielonej Doliny? Dokładnie. W niej... Dobrze. Dobra, jakiś sejwik. Udało się. I później ja sobie bym ich tu wyciął. Bo raczej jest na nich zlecenie. Jest tu ktoś? No chyba, że nie ma. O. Brakuje tak, mi składników. Mamy tu właśnie jeszcze, mamy koczownika zwyczajnego, tu nikogo nie ma. Ej, naprawdę tu nikogo nie ma? Dziwne. Dobrze. Co? O mój Boże. Jeszcze muszę tego szukać. Dobra, ja wiem, gdzie to jest mniej więcej, bo pamiętam. Okazałeś mu. Są wszędzie. No nie mógłbyś... O jedną parszywą bestię mniej. To. Dobra, to ma tylko szpony, to mnie szpony nie interesują. Dobra, lecimy. To jest bodajże tam. Tak mi się wydaje. Tak, to jest tam, bo widzę... Te kamienie, a na tych kamieniach jest bodajże ta katana. Co my tu mamy? Topielca. Dobra, widzę, że ma nas gdzieś i sobie wszedł pod schody. Co nie, wyszedł. Gdzie jest ten głupi mag? Gdzie ty jesteś? O kurcze. Co za głupi. Nie mam czasu, wiesz ile mi tutaj dotarcie zajęło. No, szakale. Trzeba ekspa zdobywać.
No dobrze, go. Dzięki. No masz. Tobie już podziękujemy, paskudo. Dobra, popatrzcie, no Zielonej Doliny ma to jakiś tam sens, bo jak widzicie, są tu drzewa. To załatwi sprawę. Wiem. No widzisz, że tu... Robią takie te piaski, że gdzieś się chodzić tu nie da. Mam nadzieję, że tutaj leży. On napisał, że odpacza 1.7, więc myślę... Wzwyż tu jest. Dobra, zginął na strzała. Chociaż ich obić, bo wtedy jest łatwiej. No czy ty atakujesz kogoś kiedykolwiek? O jedną parszywą bestię mniej. Prawda. Czemu nie ma skór szakala? Ciekawe, czy jest zamiana w szakala, bo by się przydała tutaj, że na przykład im się normalnie wytrzymałość ładuje. Bo wilki tu mają... O jedną parszywą bestię mniej. Taki minus właśnie. Że ładowanie wytrzymałości trwa ponad pół godziny chyba. No nie pół godziny, żartowałem z pół godziny, ale... Długo. No dlaczego? Już trafiłem. Pokazałeś mu! No nie. W ogóle czytałem na temat tego miecza mistrzowskiego, bo tam jak dałem sobie katana, to mi też wyskoczyło to i ten... Pisało, że to jest jeden z najlepszych mieczy w grze. No i kurczę, jak ja tu mam wejść z nim niby? Naokoło? No nie da się. Ej, głupie. Chodź tu, bo ja nie wiem, jak go tam ma wprowadzić niby. Powie mi ktoś, kto to wymyślał. No... Inaczej się tu wejść nie da. Tędy? No ja wejdę, ale czy on... No już ja cię kręcę. Niech ktoś mi powie, ty wszedł. Kto to projektował? Przecież to widać, że on nie wyjdzie. Ja mogli tutaj normalnie zrobić podejście. Gargulec nie jest jakiś ciężki. Troi jak zamarz. To załatwi sprawę. Dobra, teraz szukamy tej katany. Ona gdzieś tu była. Czekajcie, nie interesujecie mnie wy. Kurczę, gdzie jest ta katana? Ona chyba była na zewnątrz, nie w środku. Ale może w środku, nie pamiętam. Pokazałeś mu! Więc może wytniemy te... No masz! Tobie już podziękujemy, pełzacze i poszukamy tego dopiero wtedy. Nigdzie nam się nie śpieszy teraz. Mamy do roboty misję. Ej, nie. Muszę się wyleczyć. Tobie już podziękujemy, paskudo. Udało, że to na jakimś kamieniu leżało, czy coś takiego. Bo pamiętam, że jak to znalazłem, to się jarałem strasznie, że takie, wow, takie coś leży. No chyba, że to było w jakiejś skrzyni, czy coś. Tu. Ha! Rozejrzyj. Na pewno? To oczywiste. Takie jaskinie są pełne potworów, ożywieńców i tym podobnych. Niemożliwe. Naprawdę? To nie pierwsza jaskinia, do której wchodzę. Hmm. Więc idź się rozejrzyj. Daj znać. To jest takie śmieszne w sumie. Dobra, mamy drugą katanę. Fajnie. I latałbym z dwoma w sumie. Później wrócimy sobie do tego miecza, ale najpierw chcę z katanami polatać. Bo to same katany. Katany mają taki plus, że mają chyba największy zasięg z mieczy jednoręcznych w grze. Tak mi się przynajmniej wydaje. I przez to ludzie lubią nimi grać. To on leci za mną i tak... Łocie. Ty mi tam nie zgin. Znaczy później zginiesz z moich rąk raczej. Bo tak chcę. Ojej, no... Dajcie, że mi... Święty spok.
Dlaczego jeszcze tu pod górkę jest? Dobra, może trochę powalczymy z nim. Nice, dobra, ja się wyleczę. To. Dobra, lecimy mu pomóc, bo on z tym wojownikiem walczy. Dobra, ja widzę, że... Żeby on mi tam nie zginął, dobra, bo już nie widzę przez to drzewo. Ginże. Dobra, oj, widzę, że sobie nie radzisz. To załatwi sprawę. Żyjesz i to mocno żyjesz. O nie. Ej, nie pomoże mi, dopóki ja go nie zaatakuję, tak? Taki, że tam mnie atakuje. O jedną parszywą bestię masz. Możemy się spokojnie. Co to ma wszystko znaczyć? A myślałem, że ty mnie pouczysz czegoś, to nie. Dobra, pójdziemy tu za nim, on ją zajmie. Albo zajmie Ino. Nie ma tu nic ciekawego. I rzekł Adanos do swych braci. No to tamtego idzie. Nigdy więcej wasza stopa nie postanie na mej ziemi, albowiem jest ona święta. Oto moja wola. A, to ciekawe. I zaczynam rozumieć. Będę miał dość wiedzy, aby nauczyć cię nauczę cię prastarego zaklęcia. A eksplozja lodu, to trzeba mieć tutaj dużo tego prastarej wiedzy. Znaczy, eksplozja lodu jest strasznie potężna, ale sobie zobaczę, to jest 100, nie? To 130, ej! Ja tu dużo dalej. Elki z tym, jak go idę zabić. Bo później mi się tu nie będzie chciał wracać, ale i tak na niego jest zlecenie. Na ich wszystkich jest zlecenie. Ich tu jest podejrzewam 7, tak? Z tego co pamiętam. Dobra, wezmę swój miecz paladyna na wszelki wypadek. Ze względu na to, że mamy zatrute to. Sorry, musisz zginąć. Przykro mi tak jak tobie. Ja. Jak przestać, że ty mnie bić. Ej. Się wyleczę. Sorry. Nie masz nic przy sobie? A jesteś biedny. Barbarzyńcy mieszkali w Nordmarze, a Robar był jednym z nich. Wędrował przez lód bez ognia i broni i ścigała go bestia. Wow. Tyle już prastarej wiedzy mieć. Dobra, to lecimy do Lago. Lecimy do Ben Sali, jak ona miała... Czy Ben Arai chyba. Ponieważ... To tam, chyba w tamtą stronę. Tam jest właśnie ten przepis na ten miecz mistrzowski, który chciałby mieć, tak, Ben Sala chyba. Tak, i tam oni mają problem z ożywieńcami. Później wrócimy sobie do Bragi, w Lago porobimy misję. I tak dalej. Nie wyglądają ładnie te pokładane w sumie na sobie. Ale nie jest znowu źle. Dobra. Lecimy. I chyba już złoto nam nie będzie potrzebne, jak mam być szczery. Do niczego. Znaczy tak dużo złota. Bo to 50. O, są już te grobowce.
Leo nas goni. Ogr, to go zabijemy. Nas nie wolno gonić. Ja chyba się zbugował. A czy to źle? Lepiej dla mnie. Nice. Więcej doświadczenia zawsze już za... O, już wbijemy level. Tylko, że nie wiem, czy to wydać w kowalstwo. Czy na przykład nie wydać, wiecie na co? Oj. Na... odporność na ogień. Znaczy na ciepło. Bo tu gdzieś powinni uczyć tego. Nie wiem gdzie dokładnie, ale... gdzieś na pewno. No, jak mogę nie trafić? A się tu tnie. Dobra. Fajnie, że nawala tak szybko z tego. Zaraz idziemy sobie przekuć te dwie. Mam nadzieję, że mam wszystko co trzeba. Mam nadzieję, że nie trzeba mieć jakichś kowalskich super umiejętności. Czy z rudy, czy tam z czystej rudy. Dobra, tu już zaczynają się ci ożywieńcy, więc jesteśmy blisko. Dobra, idziemy kupić to. To się kupowało u asasyna takiego jednego chyba? Z tego co kojarzę. Ej, w ogóle za niedługo będzie ta tarcza runiczna, która jest mega fajna. Ale idę no z dwoma tymi. O, ej, ciekawe czy to wypędzenie zła jest, działa, co nie? Działa. To nie jest jakiś super, jak mam być szczery. Myślę, że będzie mocniejsze. Jak na przykład w Gothicu jedynce było śmierć nieumarłym, to zadawało 1000 obrażeń. A nikt tyle życia praktycznie nie miał, więc... to inna sprawa. Dobra, jesteśmy tutaj. Przede wszystkim co? Teleport trzeba. I... dobra, teleport to nie jest najważniejsze. Enzo. Czego chcę? Chciałeś sobie poplądrować? Co się stało? Od kiedy pojawili się ożywienia. Ten niewielki problem z... większość kowali nie żyje. Tak, chcesz mi pomóc? Przybyłem. Jeśli to fakt... daj mi znać, jeśli będziesz po... Właśnie czegoś takiego było mi trzeba! Ty to nie u niego? Sprzedam ci to, jeśli udowodnisz, że na to zasługujesz. To gdzie? Nie... a sobie sprawdzę. Ej, wiecie co? Jest to losowe niby. Zaczyna być według mnie problem. Pokazałeś mu, kto tu rządzi. A liczyłem, że go będę miał. Czemu przybył? Niegodna istoto! Jak to, jakim cudem to jest losowe? Nie, nie chcę, dobra. Dobra, wiecie co? Mówi się trudno. Przyjdzie taka pora, że...
Zrobimy go, ale ja sobie będę chyba latał z dwoma katanami. Ze względu na to, że są długie. A jak kiedyś się uda, to wiadomo. Zrobimy sobie tak. Ale to już innym razem pewnie. A teraz do Montery. Ej, losowe to jest. No, niemożliwe, że to jest losowe. No, no najgorzej. Bo ja kiedyś tam spotkałem, więc liczyłem, że tam jest dalej. No ale niestety nie ma. Mega szkoda. Chyba. Szkoda. Dobra, po 90 nie jest znowu najgorzej. Dobra, więc następnym razem już możemy sobie to zrobić. Tu mamy tylko półtora ręczny, ale sobie posprzedamy. Dobra, no to lecimy robić misję, nie ma co. Do Bragi. Mamy 28 minut na zegarku. Lecimy robić. Tutaj mamy maga jednego, co sobie siedzi, ale my idziemy rabusiów ogarnąć. No, ładne katany, trzeba przyznać. Są bardzo długie. Co jest największym plusem. Ale chciałem zabić na raz. No i czy oni muszą się wąchać? Muszą. Dobra, ten będzie najbliżej. Dobra, chodź, mam, po to mam te katany. Oj, dlaczego tak zawsze to jest robione? Co mi z tych katan, jak i tak dostaję? A jak widać, jest łatwiej. Normalnie bym go nie trafił. Zapewne. Gdzie to oni byli? Tu są. Chyba? Nie, to jest szakal tylko. Oj, drugi jest za mną. Dobra, udało się. F5. Zrobimy sobie misję w Bradze i skończymy odcinek, bo dużo nam nie zostało. Więc spoko. Gdzieś tu jest drugi. Nice. Nie pamiętam, gdzie oni byli. Gdzieś tutaj w ruinach. Ale których? Czekajcie. Myk. Tu są. Wiedziałem, że gdzieś są, tak? Wiedziałem. Musimy ich zabić. Małe przywołanie błyskawicy. Co by ją użyjemy? Wszyscy zginą, patrzcie, praktycznie wszyscy. Ohoho. Oj, dostałem. Ej, zablokowałem się na schodach, no. Ale lipa.
headshot wszedł. Czemu używają mieczy asasynów, jak to są ci? Powinny być dla nich jakieś osobne miecze. Podobne, ale inne. No i najsik. Lecimy po ten puchar. List Bernardo. Wow, ej, zaciekawiło mnie to. Tu mamy dokumenty. Ohoho. Tu mamy wykopaliska. Dobra. Szkoda z tym mistrzowskim mieczem. Liczyłem, że tam jest. Może kiedyś na niego natrafimy, a może już nawet nie natrafimy. Bo zabiłem paru kowali, nie ukrywam. Dobra, lecimy do Bragi powiadomić o tym. Tak być nie może. W ogóle ile już mam tych asasynów? 7. Więc powoli, powoli idzie. Ja się później boję, że asasyni będą się bili z tym. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. I orków ostatecznie. Pod moim bokiem? A to wylinie. Powinienem go za to. Ale gdybym to komuś zlecił, osada wkrótce by opustoszała. Poza tym jest jedynym sprzedawcą broni na dużym obszarze. Daruję mu życie. A kolejny typ, który spróbuje nas oszukać, będzie. Co do ciebie. Dziękuję. Musisz pracować z tym, co. Bernardo, czyli tamten. No ja go zabić mogę. Ale to jest prawda, że jest tu mało osób. Ktoś za to ja. Zapłaci. Ty przek. Tak? Zdradziłeś mnie. Nikt. Ale potrzebuję złości. Więc do. Daleko za. Zawsze ta sama śpiewka. Sprzedam ci to, jeśli udowodnisz, że na to zasługujesz. Wszystko wygląda inaczej. Mogli dać jemu inne teksty. Że ogólnie asasynom. Przecież się nie rozerwę. Braga, Braga. Masz całkowitą pewność? Wiedziałem, że tak będzie. Miej się na baczności. W ruinach, no to ja brałem. Zawsze ta sama śpiewka. Dobra, musimy się tam wrócić najwidoczniej. Rano wszystko wygląda. Bo ten... Riordan, dobra, później zrobimy dla niego misję. No ale... Dziwne, dziwne, dziwne. Może jest tutaj, a ja go przeoczyłem. Przydałaby się to odporność na gorąco, bym nie musiał, jakby ich chyba normalnie się ten... No ja tu nic nie widzę. Jak mam być szczery? Ej, no naprawdę tu nic nie ma. Też. Tak jakbym go musiał mieć, no chyba, że go mam. Sprawdzimy to w jedyny sposób, czyli polecimy do tamtego sprzedawcy wody. A w ogóle chyba poza odcinkiem zabiłem tamtego gościa. Chciał najechać ich. No nie. Nie rozumiem. No trudno. Dobra, lecimy z tym magiem, od razu go zabijemy. Mam 36 minut, więc spokojnie, spokojnie. Dobrze, mam te miksturki. Niestety, nie mogę pomóc. A szkoda. Chyba, że mogę jakoś zdobyć inaczej reputację orków. No pewnie jak będę miał te wszystkie puchary. Patrzcie,
Co tu robi? Sam się nad tym zastanawiam. I czego tu szukasz? Prawdę mówiąc, kamiennych tablic. Saturas zdołał dotrzeć do prastarego miasta świątyni. Jest pewien. Merdarion wraz z plemieniem koczowników ruszył do świątyni Morasul. A Nefarius przebywa daleko na północnym zachodzie. Jest na... Nic nie wiem o pozostałych. Chce się stąd wydostać. Niezbyt dobrze się tu... Na zachodnich urwiskach jest... Przebywa w niej plemię Asaru. Ale niełatwo tam... Znam drogę. Ile mi brakuje do levela? Dużo, dużo. No niestety... Gdzie jest ten... puchar? Chyba, że któryś z tych koszowników ma? Ja nie zebrałem. Sam nie wiem. Czekaj, Jordan. Ale tu ich chyba wszystkich pobrałem z nich wszystko. Wokół niczego nie widzę. Może w jakimś koszyku? Sam nie wiem. Ja bym już miał 75 u nich. Czyli tak już przyzwoicie. Czekajcie, zobaczę sobie tu, czy nie ma tu jakiegoś koszyka, czy coś. No nic tu nie ma. Nie wiem, może to nie oni? Sam nie wiem, naprawdę. Dobra, czekaj. Jak tam z zegarem? No trudno, będzie dłuższe. Gdzie ten Jordan, czy Roll, jak on tam się nazywa? Ty do... Gdzie on mi uciekł? Ty, no ja się... Gdzie on jest? Tu go nie ma. Może oni się zatrzymują. Ja cię kręcę. Gdzie on mógł pójść? Znaczy, ja wiem, gdzie on poszedł, ale... No, on powinien tu gdzieś być. Chyba, że się z kimś bije. Nie mogę go zgubić, przecież... O mój Boże... On z tego co kojarzę, tak chodził. Dobra, ja sobie wczytam, bo to jest dramat. Tylko nie wiem, ile mam zapisane. No gorzej być nie może, naprawdę. Trzydziesta dziewiąta minuta. Dużo. Ale to gothic, to dla gothica można zrobić coś takiego, można. W ogóle myślę sobie nad zakupem nowego mikrofonu, bo ten jest tragiczny. Bo mam go naprawdę przy twarzy. To mi została tylko od niego danina. Dziwne. Więc zasu. No i najsik. Dobra, jeszcze raz. Tutaj save'a sobie dajmy. Dobra, trudno, będzie to taki odcinek specjalny, bo jesteśmy pierwszy raz na pustyni. Nie, drugi. Nie, pierwszy, tak, pierwszy. Patrzcie! Co za... I... Kamień. Co? Chcę... Nie, na za... Przy... Oj. Znaczy jest już większość rzeczy wyciętych. Bo już tam byłem. Ale jak mi uciekł poprzednio.
A więc zastanawiam, gdzie jest ten puchar. No, miałem go. Malira, to jest jakiś koczownik Malir, tylko pytanie, gdzie on jest. Nie mam pojęcia, o. Jeśli tego właśnie chcesz. Aha. Mam pomysł. No i źle wypiłem tamtą, ale to nie jest tu. Patrzcie. Myk. No patrzcie, to nic nie robi. Czy z drugiej strony one mogą być odporne na ogień trochę? Przecież nie, no po prostu to jest słabe. To... Ja wiem o tym, że to jest słabe. No czemu on na tamtego poszedł? Albo ty, albo ja! Dobra, chodź, Jordan. A to nie jest ten, co bronił kopca rudy? Na pewno jest Gothica 1, ale zwykle też, a i w ogóle taka ciekawostka, to nigdy nie przeszedłem Nocy Kruka. Nigdy mi się nie podobało i było trudne według mnie. Ale myślę, że na kanale uda nam się przejść. Tą normalnego Gothica zawsze przechodziłem sobie trójkę. Wydawałoby się zawsze przyjemniejszy. Nie wiem, nie podobało mi się nigdy to z tymi piratami, no ale... Wszyscy chwalą tego Nocnego Kruka, to myślę, że spróbuję go przejść, chociaż spróbuję. Wcześniej będzie oczywiście Gothic 1 i Gothic Zmierzch Bogów. Nie wiem w jakiej kolejności, w ogóle nie mam pojęcia. Czy tak zrobić? Ej, to nagranie już moje chyba ma godzinę ponad. No. Dramat. Tam mamy jakąś krwiopicę, więc sobie ją wybiję, bo tu raczej wracać nie będę. No dobra, dalej. Ja sobie jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Puchar. Właśnie Malira. Niedaleko stąd w ruinach. Jeśli tego właśnie chcesz. Więc może sobie jeszcze dzisiaj poszukamy tego. Nie, już w następnym raczej odcinku. Też kij z tym, jak ma być szczery. Ej, pa, zrespiły się. O. Dziwne. No i się chować, muszę cię zabić. Ja się chęczą się wnerwi o to, że nie ma tu Asaru, czy nic nie powie. Czy twórcy to przewidzieli, że mogłem wcześniej ich wybić? Nie mogę ci wiele dać. Natury. Brak. Tak, no nie mam doświadczenia, niestety. Może inny mnie nauczy, Saturas pewnie. A teraz, jakby to ci powiedzieć, musisz zginąć. Taki finał. Było nie być magiem wody. Mam na ciebie zlecenie, sorry. Hej! Nic ciekawego nie masz, ale masz kostur maga, który... Czekaj, czy on jest jakiś mocny? Znaczy jest zużyty, nie jest. I on nic nie daje. Ale śmiesznie. Ten już jest lepszy.
Znaczy jeszcze jakby coś dawał. A nic nie daje. No może ten nie daje, bo zużyt. Nie, raczej nic nie daje. Dobra, wracamy do Bragi. I się z wami żegnam. O, wejdziemy sobie tutaj na wieżę. Dobra, ja się z wami żegnam. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Hej!